Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Rafał Huzarski, jestem jezuitą. Jestem nauczycielem, także nauczycielem akademickim i chciałbym Państwa zaprosić na składającą się z trzech spotkań sesję poświęconą dziedzinie duchowości, dziedzinie, którą zajmuję się od lat, a którą jest zarządzanie czasem. Ja wiem, że zarządzanie czasem zwykle nie jest kojarzone z duchowością, dlatego już na pierwszym spotkaniu postaram się pokazać, w jaki sposób jest ono bardzo głęboko wrośnięte w duchowość katolicką. Jego patronami mogliby być chociażby święty Benedykt, święty Tomasz z Akwinu czy święty Ignacy Loyola. Chciałbym się przyjrzeć, co się składa na nasze powołanie, jak nasze własne pragnienia mogą i powinny się splatać harmonijnie z wolą Bożą i z potrzebami świata dookoła nas, że to jest właśnie w jakiś sposób serce duchowości katolickiej, żeby w taki sposób służyć Panu Bogu na tym świecie. I z kolei na drugim spotkaniu już bardzo praktycznie i w taki bardziej osobisty, indywidualny sposób chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli tym pragnieniom, celom, może temu, jak widzimy nasze powołanie, jak to wszystko odkrywać, jak zbliżać się do takiej wizji moich własnych celów, która, jeżeli się ją znajdzie, jeżeli nabierze się rzeczywiście głębokiego przekonania, jaka jest ta moja droga, to daje ogromną siłę w życiu, ogromną nadzieję też, optymistyczne podejście do wielu rzeczy. I wreszcie na trzecim spotkaniu chciałbym dotknąć takiej bardzo praktycznej dziedziny, którą jest realistyczne planowanie naszego dnia, naszego tygodnia, tak żeby w tym czasie było miejsce na wszystkie ważne rzeczy i na modlitwę, na pracę, na nasze obowiązki, ale także na innych ludzi, no i na nasz odpoczynek, żebyśmy w ten sposób Panu Bogu umieli służyć skutecznie i bardziej kochać i Jego, i naszych bliźnich, bo w końcu taki jest ostateczny cel tego wszystkiego. Dlatego już dzisiaj serdecznie zapraszam do zobaczenia z Bogiem.